Cześć, dzień dobry, dzień dobry, Bartek z tej stronki. E, wiem, poprawiłem trochę obraz, bo był przejazd skrawiony, powiem to tak, w ostatnich filmikach. No cóż, no muszę to jakoś dostosować, lato przyszło. E, dobrzy widzowie, piękni. Ostatnio się bawiłem takim małym trubkiem, który nazywał się CQ57, tak? E, pokazywałem najnowsze Ubuntu LTS i tak, da i tak dalej, i tak dalej. E, w dzisiejszym filmie zajmiemy się moją maszyną do pisania. E, proszę, moja maszyna do pisania. HP8440P to jest sprzęt około 2011-2012 rok i 7K650M 4 rdzenie, 4 wątki, chyba 6GB ramu. To dostałem od jednego z widzów ze Stanów. Bardzo Ci dziękuję Panie Tomaszu, lata temu już wielkie, wielkie dzięki. Chyba ten człowiek już nie ogląda, no ale to już miesza z tym e, życie, słuchajcie, samo życie. E, co z nim będziemy robić? Na tym kąpie od około 2-3 miesięcy. Stoi sobie Manjaro Linux. Mimo tego, że to jest Nvidia 3100M, czyli już karta niespierana od wielu lat, ja mam ją tutaj zainstalowano ze sterownikami 340, które też nie są wspierane na Manjaro, ale to działa. Są problemy, ale to działa. Pokażę Wam to. Opowiem, do czego używam tego laptopa, jak to się zachowuje, jakie są problemy, bo to będzie widać, że są problemy. Poza tym, nie w tym filmie, tylko w następnym. Będzie instalacja nowego systemu na tym czymś, tak. Powiedziałem, że dość z Manjaro, bo mam trochę z nim problemów i chcę zrobić sobie jeszcze więcej innych problemów. Powiem to tak. Kurde, jeszcze się zasłaniam mikrofonem, trudno życie. E, w każdym razie dzisiaj taka bardziej opowiastka, podsumowanie tego, jak to mniej więcej wygląda po 6 miesiąca. Będzie wesoło, będzie wesoło. Gorąco zapraszam na film. OK, okej. Okay. Na start przedstawiam wam Manjaro. Znowu będzie pół godziny opowiadam o Manżaro. Nie, nie będzie. Po prostu macie tutaj stronkę, macie projekt, macie bloga, macie lustra, macie zespół, macie status i macie wszystkie piękne, fajne rzeczy. Teraz jest tak? kolejna rzecz. Stery do Nvidia. Jak to postawić? Bo te sterowniki są niewspierane. Mówiłem w dwóch poradnikach. Jeden film hmm, sprzed trzech miesięcy: Instalator sterownika w Debianie, y, zastrzeżonego, jak to trzeba zrobić. I drugi film dwa miesiące temu: y, Jak już popostawiłem na tym laptopie, chyba wszystko i tak dalej, tak dalej, pokazałem, jak te stery zainstalować w Fedorze, Debianie, Ubuntu i Manjaro. Kurde, da się, da się. Trzeba użyć między innymi tej strony: If not true, Ten false. I to chodzi z gernelem 6.8 nawet. Naprawdę chodzi. Co prawda są problemy przy aktualizacji, ale to powiem za chwilę. To już miesza z tym, tak? W każdym razie, jak ktoś ma starą, niespieraną NVIDIA mm, i chciałby sterowniki 340 zainstalować, 390 da się, nie jest to jakiś wielki problem. Zapraszam albo tutaj, bo jest informacja, albo do któregoś z moich filmów, gdzie to pokazuje, jak to mniej więcej ogarnąć, tak? Koniec tematu, jeżeli chodzi o te rzeczy. Słuchajcie, system jaki tam będzie wstał prawdopodobnie. Euro Linux Desktop! Tak, odbiło mi całkiem, bo gdzieś by czytałem, że w Euro Linuxie Desktop, wersja desktop, ona jest mocno do tyłu w stosunku, powiedzmy, do, do rzeczy, jeżeli chodzi o, o super nowe dystrybucje Linuxowe. I w tym systemie podobno sterowniki Nvidia 340 są, kurde. Spróbuję, zobaczę. Jak nie, to będę miał wielki problem, ale sobie poradzę. Tak powiedziałem, że sobie spróbuję, zobaczę, ogarnę co to jest, jak to jest i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie jest to oparte o kod źródłowy rela, Red Hat, Red Hat Red Hat, Enterprise Linux, nie mogłem się wysłowić, tak, mniej więcej, jak nie będzie chodzić, to trudno. Jeszcze nie sprawdzałem czy to w ogóle działa i chciałbym wygrać i wybrać XFCE, bo jak gNoma nie trawia a GNOM na tym sprzęcie, to, to nie, nie, po prostu kurde nie, tak? W każdym razie sobie to pobiorę, ogarnę i jeżeli będzie chodzić to Wam pokażę. Nie wiem czy uda mi się instalator akurat ogarnąć, no ale zobaczymy, No, bo tam też przez fałgi ja się muszę łączyć. No tak to mniej więcej wygląda instalka, teoretycznie tutaj jest ładnie opisana, nawet dla kolegów, którzy Windowsa używają, tak i tak dalej, tak dalej. Teoretycznie to wygląda tak, jak instalacja yy, no, Rela normalnego, czyli można sobie to wybrać, wybór oprogramowania jest i z tego co pamiętam, to można wybrać inne środowiska, nie tylko Gnoma, ale całą ale resztę. No zobaczymy, jak to będzie, no. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, w każdym razie takie mam tutaj plany, powiem to te, w ten sposób. Jak się plany zepsują, to pójdę na Sparkiego, który chodzi na pewno, tak? tylko kurde z parki chyba nie ma obsługi 340 a już nie pamiętam, miesza z tym. W każdym razie taki wstępny jak tak jak mówię, mam tu dwa poradniki zrobione jak te stery zainstalować jeżeli ktoś potrzebuje i tak dalej, tak dalej. I tyle. Dobra, przenosimy się na, na tego laptopa, opowiem co tam się dzieje, a dużo się dzieje. Dzień dobry, witam, witam na moim pulpicie. Znaczy nie na moim, tylko na tego laptopa. Kurde, jak mi muzyka chodzi w sławkach, to masakra. Losnienio z Delpakę, po prostu to jest masakra Plastic Voice Jezus, wkleję wam tu linka do tego, albo nie linka, tylko obrazek z tym, no Taki kawałek, słuchajcie, to jest połączenie Hausu z Kraftwerkiem. No, coś pięknego, po prostu bomba. Polecam. Od razu przezam. 30 fps, czyli stary graber leci, tak? Stary chiński graber, dlatego, że no nie ogarnia, bo tu znowu przez konwerter leci, przez VGA, wszystko. No, ogarnąłem sobie dokładnie prawie tak samo jak w mojej Fedorce. To wygląda tutaj nie pamiętam, czy. A, chodzi nawet. Pod superem mi się menu pojawia, tak? Teoretycznie tutaj mamy też taki ładny paseczek zrobiony, trochę mniejszy, ale mniejsza z tym. Słuchajcie, problemy, które tutaj są, tak na dzień dobry, zacznę od problemów, tak? To na przykład, o wasz... to jest standard, trzeba sobie tu zostawić odpalonego, nie wiem, Firefoxa czy cokolwiek innego, to jak ja obudzę ten sprzęt, bo on przeważnie sobie śpi, podłączony do prądu, do kompletu, bo bateria już jest stan tragiczny, powiem to tak, to niestety efekt jest taki, czyli mamy tutaj syf masakrystyczny na dzień dobry, ale teoretycznie, jak dobrze pamiętam, wystarczyło to uruchomić dwa razy i ten efekt znika, tak? Po prostu. To się dzieje tylko jak sprzęt, proszę bardzo, w stanie z uśpienia, to tu są po prostu kerne lednie z tej ziemi, tak? Do kompletu sprzęt czasami się zawiesza, bo tak, znaczy wszystko nie będzie działa. Musa sobie może lecieć dalej, ale przestaje XFC reago reagować. To nie jest wina ani Manjaro, ani XFC. To jest wina sterowników. A słuchajcie, sterowniki, tak, proszę bardzo, na. No kurde, Nvidia. Sterowniki kurde Nvidia, tak? Proszę bardzo. No i widzicie, nie chodzi to cudownie. 340-108 i ten Manjaro jest aktualizowany w miarę na bieżąco, to znaczy wstrzymałem mu kernel, tak? Zaraz powiem dlaczego wstrzymałem kernel i tam jeszcze jedną rzecz. Albo powiem na szybko, bo mi się kurde nie chce robić już tej całej, całego procesu instalacji od nowa sterowników w NVIDIA, tak, bo, bo trzeba to robić niestety, bo samo trzeba je najpierw odinstalować, zupgrade'ować kernel i dopiero zainstalować je z powrotem, tak. Ponieważ kompilacja kernel, znaczy kompilacja modułów Nvidia nie przejdzie, nie ma takiej opcji normalnie, tak. Proszę bardzo, NVIDIA NVS 3100M, chyba to się Quadro nazywało, Macabra. Znaczy Macabra dlatego, że nie jest wspierana, tak, dlatego ten cały bałagan tutaj po prostu jest. Ale działa, a potrzebuje to dlatego, żeby że miał w ogóle obraz na zewnętrzny monitor, w tym przypadku albo grabber dla was w tej chwili, żebyście to mogli wszystko tutaj widzieć, tak? A jeżeli. Bo ja traktuję tego laptopa jako maszynę do pisania. To jest mój najlepszy możliwy laptop, jaki mam w studiu bajka, 12-letni trup. <grym> Ale działa, jako maszyna do pisania się prawie dobrze spisuje. Piszę na nim wszystkie historie, jakie Linuxowe robiłem, czy yy, to robiłem jeszcze na Sparkim akurat, nie? No, ale teraz te wszystkie newsy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu odpalam sobie dokumenty Google'a, odpalam sobie jakąś muzyczkę, odpalam sobie 20 stron, z których biorę te newsy, muszę jeszcze ogarnąć, przepisać i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, i on jakoś daje radę, tak? Jakoś daje radę. Niestety, minus jest jego olbrzymi taki. Czasami też nagrywam na nim sobie pendrive, nie pendrive. Tylko dyski SSD, do testowania systemów, tak? ISO na tym nagrywam, po prostu na to. Niestety ten sprzęt ma USB 2.0. Jest dramat, nagrać jakieś Ubuntu, który ma 4 czy tam 5, 6 GB, to rany boskie i tak dalej, nie? No ale trudno, no jest jak jest, jakoś działa, powiem to tak. Przedtem swego czasu dostałem od widza, pięknie ci dziękuję za laptopa, to był... X130E albo XE, coś takiego to był chyba ThinkPad. Niestety padło mu się, szlak go trafił. No, zdarza się, to był używany sprzęt, nie? Ale tam było USB 3.0, ale tam były dwa nie? <grym> Więc tu jest lepiej, naprawdę jest lepiej. Chociaż na, na, nawet, jak tu otworzę sobie z 15 zakładek, bo tak, tak muszę zrobić po prostu. Przesuwam sobie to na ten monitor zewnętrzny, tak? Dlatego muszę mieć sterowniki zewnętrzne, sterowniki zastrzeżone NVIDIA, żeby sobie podłączyć z, przez skaler monitor zewnętrzny. O, i, i, ten, Nie tak sobie pracuje po prostu. Tu, tutaj piszę, tak, a patrzę się na tym monitorze, mam całą resztę, więc jest naprawdę bajka. Bez, bez dwóch monitorów to nie ma, nie ma opcji, to nie ma o czym mówić, to nie jest robota żadna, nie? No i człowiek sobie pisze te newsy, wszystko ogarnia i tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, ogólnie jest, jest okej, okay, tak? Tylko taka mówię, czasami piszę, piszę, a to nagle jest Bóg, zawias, wszystko wisi, myszka chodzi, musa gra, ale się nic nie da kliknąć i wtedy dziękuję, czy Najwyższemu, czy temu na dole, czy, czy samemu sobie. Że piszę to w dokumentach Google, bo gdybym to sobie wrzucił na, na przykład na LibreOffice, które chyba już teraz ma autozapis, ale które przedtem nie miało autozapisu, auto i gdybym przy po 6 godzinach pisania newsów, bo 3-4 godziny no 3, nie w życiu, około 5 godzin zajmuje napisanie takich newsów 20 parę minut, tak? bo tyle tego tekstu jest, to jest 7-8 stron, każda strona to jest 5 minut czytania, powiem to w ten sposób, nie? Gdybym to wszystko stracił, to bym po prostu nie wiem co zrobił. Sej Albo coś gorszego nawet, tak? Więc ten, dobrze, że jak się zawiesi, to przynajmniej wiem, że to wszystko jest kurde w chmurze Google, że ja go zresetuję, włączę z powrotem i mam to samo, więc mam to gdzieś, wisi mi to, nie? No Teraz wam pokażę jeszcze tutaj kwestię aktualizacji na przykład. W tej chwili w ogóle mam, patrzę się tutaj na monitor, tak, bo mam matrycę wyłączoną, żeby, bo się chrzani, wszystko trochę niestety. Też jest norma. Yy, syzap, żeby to się nie zdziwił, zrobiłem sobie skróty, bo, bo, ja tak lubię pracować po prostu. Nie będę pisał. Sudo Pakmancy i coś tam. Nie, no po co? Syzap, dziękuję. Koniec, kropka, tak. Czy inne tam moje dziwne skróty, które mam. Popatrzcie, się, leci jak Nawet nie wiecie, mi tu brakuje, kurde, z tego bloku tego numerycznego, bo ja mam u siebie na głównym kąpie, na tamtym, na stacji roboczej, tak, na tym wole roboczym zrobioną, zrobioną konfigurację dla wiszy. Czyli daję sobie na przykład Super Shift i. Strzałka lewo, strzałka prawo na numerycznej, i wtedy mogę sobie te okna ładnie ogarnąć. Tutaj tego nie zrobię, jest masakra, no ale okej. Okay. Popatrzcie się, mamy tutaj ignorowanie, bo o tym mówiłem. No sorry, nawet 6.6 mam kernel, nie 6.8. Mam tutaj ignorowanie, ignorowanie Linuxa, ignorowanie MHWD i Nvidia, tak, bo to nie ma najmniejszego sensu i nie wiem czy to chodzi. Jeszcze chodzi, bo to nawet Discord mam działający, więc, więc jest OK, tak. No i te aktualizacje sobie lecą, co prawda ja wiem, kernel, znaczy 6.6 chyba jest jeszcze wspierany, nie? No i właśnie teraz to bardzo nie widzę, muszę rozsunąć laptopa. No i widzicie, że aktualizacja tutaj jest, jest okej, okay, to sobie działa, nie, nawet nie próbuję, tak jak mówiłem, nie próbuję robić aktualizacji kernela, bo to nie ma sensu, to się wszystko musiałbym odwalać od tego, po co mi tu nowy kernel, po jaką cholerę, szybciej będzie chodzić, no nie, będę się pierdzielił z nowymi, kurde, aktualizacją sterowników i tym, po co godzinę tracić na to. Zrobiłem to sobie raz, działa, zatrzymałem pakiety, w niczym to nie przeszkadza, znaczy to się może w końcu rozjechać, tak? To jest, to jest inna bajka. No ale już nie w tym przypadku, bo tak jak mówię, to są ostatnie godziny, minuty używania tego... Znaczy godziny to nie, no ostatnie kilkanaście minut istnienia tego systemu na tym laptopie, więc możecie mu świeczkę w komentarzu postawić, znaczy nie laptopowi, nie, bo ten laptop musi działać, to jest moja jedyna maszyna do pisania, to musi chodzić po prostu, tak? Przecież nie będę do pisania włączał tego potwora, to mi wpieprza 110 W prawie w idlu. Kurde, 24-wątkówkowe cudo do kompletu, ale potęga ten sprzęt, jest potęga po prostu. Yy, dobra, wracając do tego tematu, to już mamy, to już mamy. Teraz tak, 2-3 miesiące używania i zajmuje to cudo, nie wiem czy to pokaże, kurde, 60 GB, na 60 GB, bo ja tu mam dużo rzeczy wrzuconych, nie pokażę wam ile system zajmuje, ale tak mniej więcej około 18-20 GB zajmuje system, ten Manjaro, tak. Nigdy go nie przywracałem z Timeshifta. Timeshift tutaj jest, robi migawki automatycznie, ale nigdy z tego nie, po, nie potrzebowałem korzystać, bo to po prostu działa, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówiłem, mam tutaj Balena Ether, który robi sobie, nagrywam nim obrazy do kompletu, tak? No miniaturę, takie rzeczy to nie robię, bo to jest bez sensu, to, to, to nie, ma, nie ma, to jest dramat z tragedią, tak? Używam Imagera czasami i to są rzeczy najpotrzebniejsze tutaj, które chodzą. I na Z takich rzeczy dodatkowych mam tutaj podpiętego mojego, moją serwerownię, w cudzysłowie NASA. Działa bez problemu. Działa mi to tutaj bez problemu. Proszę bardzo, łączę sobie, mogę sobie tutaj. W kompletu podłączam sobie tutaj telefon czasami, bo potrzebuję przez SSHS, sorry, SSHFS, tak? Po prostu wpisuję jedną komendę. Mam na, ten, mam na, na tej motorolce ten serwer SSHFS. Działa bardzo fajnie. Wpisuję jedną komentę, mam tutaj to ładnie ogarnięte. A z Wam pokażę, bo jest też jest trochę kombinowania. Przy okazji zobaczycie, jak się bindy robi na, na tle. Mamy najlepiej. tutaj bażerce. C, po prostu się edytuje odpowiednio bajer C. Ja mam tutaj zrobione, gdzie tutaj są te wszystkie rzeczy moje. No, tam nie więcej moje skróty to wyglądają. Plus, minus, CZAP, update systemu itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, że mam to samo. Czysta kurde przyjemność. Ja pamiętam dalej, jakie są oryginalne, podstawowe komenty, ale. Pisanie tego w ten sposób jest dla mnie dużo lepsze, tak, czy spać, czy wyłącz się, czy nie wiem, reset, cokolwiek innego, czy osobne do jaja, czy, czy ten, tak jak tu już mówiłem o e, przypisaniu różnych rzeczy, tak, czy moto fsa i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo... fajna przydatna rzecz. I te aliasy są na stałe po prostu wtedy, nie? Nie muszę tych komend całych długich pamiętać i tego typu po prostu rzeczy, więc, więc, więc jest spoko. Dobra, wyjdźmy sobie z tego. To już mamy ogarnięte. Nie wiem czy, czy omawiałem konfigurację tego kompa, chyba mówiłem, tak? Jak to mniej więcej wygląda. Fajny system, fajny system. Ja mam kończąc już teraz, tak? Bo też nie chcę wam przedłużać, nie wiadomo ile. Mam taką naprawdę wielką nadzieję, że... że ten... I co? I będę, będę się dzisiaj bawił po południu z... Dzisiaj po południu. Teraz, kurde. Praktycznie teraz. Yy, ściągnę sobie tego tego. Eurolinuxa desktopa. No i zobaczymy, czy to da radę, tak? No mam nadzieję, że tam się da wybrać XFC. Naprawdę mam wielką nadzieję. Jeżeli nie, no to zainstaluję bez, bez, bez GUI, tak? I sobie XFC ściągnę. Przecież nie będę z gnoma wciągał, bo to jest puch. No nie, ja, ja kocham ten sprzęt i szanuję, naprawdę, dlatego dlatego Gnoma tam nie będzie, nie, 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 nie. Mam nadzieję, że XFC w relu chodzi dobrze, no zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. takie małe zapoznanie. Dobra, koniec pierdzielenia, podziękował za każde wsparcie, kurde, jakie, jakie to oferujecie mi, temu kanałowi, de facto sobie samym, tak, bo to wszystko idzie też, do was wraca, po części, tak. No, no i co? No i kurde tyle, nie? Kończymy temat na teraz. Ja się biorę za... za najpierw sobie pościągam To ISO tego Euro Linuxa Zobaczymy, co z tego będzie, tak? Zrobię następny film, postaram się może z instalacji też. Dobra, trzymajcie się ciepło, gorąco pozdrawiam. Bartek z kanału Świat Linuxa, Do następnego filmu. Cześć.